2018 roku zdobył dla Gieksy 9 goli, a wiele z nich było przedniej urody. Znakiem rozpoznawczym pomocnika stała się jego cieszynka, czyli popularne uszy. Oby w przyszłości mógł ją demonstrować na wszystkich stadionach jeszcze częściej niż dotąd. Seria udanych występów na początku roku pozwoliła GKS-owi na dołączenie do ligowej czołówki. Spory udział miała w tym szczelna defensywa, w której na kluczową postać wyrósł Lukas Clemens. Jego stabilna forma zaowocowała letnim transferem do wicemistrza Polski Jagiellonii Białystok. Po transferze do GKS-u z Bytowi od razu wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie. Jak przystało na defensywnego pomocnika, nie tylko w naszym zespole, ale i w całej lidze zdecydowanie wyróżnia się liczbą odbiorów piłki rywalom oraz ujrzanych żółtych kartek.